Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu pierwszej rundy Pucharu Polski. Lechia GKS Tychy 1-2, wszyscy znamy. Prosimy trenerów tutaj o krótką analizę meczu. Proszę, zaczniemy od trenera gości. No, bardzo się cieszymy z tego awansu, z tego, że będziemy mieli możliwość gry w następnej rundzie. Wiedzieliśmy, że specyfika tych meczy jest no, taka, że nie należy zbyt gospodarzom na wiele. No to nam się w miarę udało, oczywiście wiele mankamentów też było, ale gratuluję gospodarzom ambitnej postawy. W kilku sytuacjach bardzo ciekawie stworzyli sytuację, także jeszcze raz gratulacje postawy, cieszymy się. Dziękuję trenerowi, proszę bardzo. Chciałbym podziękować i życzę dalszych awansów drużynie przeciwnej. No co powiedzieć, no myślę, że mogę mieć tylko żal do chłopaków pierwsze 25 minut, nie chodzi o to, że mieliśmy dzisiaj być pewni wygranej, czy jeśli wygrać, po prostu tylko powalczyć. Dlatego chcieliśmy jak najlepiej wypaść przeciwko takiemu zespołowi, który w zeszłym roku skończył tak wysoko w pierwszej lidze. No i mówię, no szkoda tych 25 minut, gdzie naprawdę no, nie pokazaliśmy nic i tu gdzieś przespaliśmy ten okres i w tym okresie to padła bramka. Później no to tylko mogę podziękować chłopakom za naprawdę ambitną walkę i uważam, że nie ma czego się wstydzić. Szkoda, że ten sezon tak szybko skończył, bo mogło być dalej tak pięknie Tomaszowie, ale trudno, no, takie życie. Trzeba tylko podziękować chłopakom za tak ambitną walkę i myślę, że trzeba wspierać dalej i zobaczymy, co będzie trzeci raz. No, dziękujemy, prosimy o pytanka. Proszę bardzo. Trenerze ma trener jakiś typ przed jutrzejszym losowaniem, na kogo trener chciałby trafić? Nie. Odbieramy to w kategoriach tych, że jest to dodatkowy mecz. Z jesienią jest szansa na to, żeby się pokazać. Także nie mamy żadnych typów. Trenera Majcza pytanie. Trenerze, ostatnio dopisywał pan sporo 60 meczów, dzisiaj po wyniku najprawdopodobniej zadecydował rzut karny, którego no, naszym zdaniem tutaj nie było, ponieważ dokładnie jesteśmy w prostej sytuacji, gdzie Szymczan przepłynął się na ulicy z zawodnikiem tych. Czyli miał pan wrażenie, że już w pierwszej połowie zawodnicy przyjezdni próbowali wymusić ten rzut karny. Były dwie takie kontrowersyjne sytuacje sporne w naszym polu karnym w tej pierwszej połowie, no i zaczęliśmy razem, można powiedzieć, że no, okay, tak swego celu. Powiem tak, no, tak wyglądało akurat, że ta sytuacja z Kamilem, ja pytałem akurat sędziego, czy by gwizdnął faul na środku boiska w tej sytuacji, tak? Bo nie wiem, tak z mojej perspektywy wyglądało, że mógł nie gwizdnąć, tak? Uważam, że aż za łatwo tak gwizdnął, bo mówię, to ty też tam gdzieś po części zamknęło drogę, żeby się tylko pokazać, bo ja nie mówię, że tutaj od razu chcieliśmy ruszyć i po prostu pograć, pokazać się jak z najlepszej strony. No ale pierwsza minuta akurat też sędzia nie upomniał zawodnika, który też chciał wymuszyć karnego. No jest tak jak jest, no. Trzeba iść dalej. No. Szkoda, że akurat mówię. Trochę mieliśmy nadzieję, bo to 1-0 to zawsze jakaś nadzieja istnieje. Później mówię, pod końcówkę, ta bramka. No. To jest tylko prezent dla kibica. Jakie dasz panu drużyny? Jak będą wyglądał okres przygotowawczy do tego 10 sierpnia? No my praktycznie wchodzimy tą końcową fazę, także tylko szybkość i dynamika i to nam zostało i 3 spary. Także tak będzie wyglądało te najbliższe dni. Do trenera drużyny przyjaznych. Czy GKS Tychy dziś jest w stanie, jeżeli chodzi o organizacyjnie, walczyć o awans do Ekstraklasy? Wie pan co, teraz przeskoczył pan z kwiatka na kwiatek, że tak powiem. Rozegraliśmy mecz pucharowy i przed nami... Znaczy, a nie, czy sportowo i organizacyjnie jesteście już przygotowani na ten awans, ponieważ z tego co dowodzą nas słuchy, taki awans jest planowany. Wie pan co, klub rok temu był Beniaminkiem w pierwszej lidze, idzie cały czas do przodu. Tworzą się struktury klubu zawodowego i myślę, że na tym ta analiza moja musi przestać, poprzestać. Ten okres jest bardzo taki dla nas szczególny, bo wielu zawodników odeszło też i tworzy się nowa drużyna. Organizacyjnie też gramy na wyjeździe, stadion się buduje, także wiele rzeczy się zmienia i nie jest to wszystko takie łatwe do ogarnięcia.
to trenerze, tutaj pytanie mam dotyczące tych zawodników, których obejrzeliśmy w tym sezonie, chciałbym szerzej przedstawić te nazwiska. Jeszcze raz? Do tych, może by szerzej nam przedstawił pan te nazwiska, które zagrały. Z meczu z UKS. Obejrzeliśmy kilku nowych zawodników. Tak, ale na razie to może tylko powiedzieć, że najbliżej pozostanie to jest Trepiak do Mury, który tutaj grał UKS Trójce. Także tutaj jest tych testowanych, myślę, że on będzie najbliższy zespołowy. Na resztę to trzeba poczekać, bo mówię, tam jeszcze jeden chłopak jest z tych testowanych, który został, ale to jest już kwestia tam chyba dogadania. Mówimy o Iwańczyku. O Iwańczyku, tak. Ale w tej chwili najbliższy pozostanie w drużynie jest Dominik. Myślę, że tu nam zabezpieczy tą pozycję młodzieżowca, bo uważam, że na pewno wartościowy chłopak. Dyrektora sportowego Mirecki szybko stał się gwiazdą zespołu, no i tutaj sympatykiem, nowym idolem kibiców. Na jakich zasadach jest kontrakt z Marcinem Mireckim? Marcin jest zawodnikiem Woja, miał podpisany kontrakt do czerwca 2014 roku i jest do tego momentu u nas wypożyczony. To dziękujemy. Życzymy dużo sukcesów gościom. Wzajemnie.